w tym nowym cyklu ciekawostki teologiczne chciałbym zwrócić uwagę na pewne wymiary naszego myślenia religijnego, o których nie myślimy zwykle jakoś głębiej, a wydaje mi się, że na to zasługują. I takim aspektem wiary religijnej jest wyrażenie dopust Boży. I można się zastanawiać, co to jest ten dopust Boży. Czasem można to tłumaczyć również jako dar niebios. W języku potocznym mówimy o dopuście Bożym, gdy nas spotkają jakieś zaskakujące doświadczenia, często negatywne albo przeważnie negatywne. Ktoś nagle umrze, wypadek, tak jak teraz pandemia. No, są to rzeczy, które nie do końca są zrozumiałe, często przykro zaskakujące, ale właśnie ludzie wierzący używają tego wyrażenia dopust Boży. Jako biblijną ilustrację tego doświadczenia przywołuje się Księgę Hioba z jego niewyobrażalnymi wprost cierpieniami, jakich doznaje, utratę dzieci, dobytku, wreszcie zdrowia. I Hiob, który jest przedstawiany jako wzór cierpliwości i znoszenia właśnie tych dopustów Bożych, w pewnym momencie mówi: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. W tym wyrażeniu jest ukryta taka prawda czy przekonanie, że właśnie człowiek bogobojny, pobożny, wszystko cokolwiek go spotyka, potrafi odnieść do Boga. I co ciekawe, w tej księdze Hioba mamy rodzaj takiego wewnętrznego dialogu teologicznego między Hiobem a jego przyjaciółmi, którzy są przedstawicielami takiego przekonania, że zło, nieszczęścia, jakie nas spotykają, są zawsze wyrazem kary za grzechy. Więc człowiek, który cierpi, powinien uznać swoje grzechy, swoje przewiny, no i wtedy Bóg mu przebaczy i zwykle powróci do stanu łaski i takiej błogosławieństwa ze strony Boga. I tutaj Hiob absolutnie się z tym nie zgadza, buntuje się przeciwko przyjaciołom i całkowicie oddaje się w ręce Boga. I co ciekawe, ten dramat, bo Księga Hioba może być przedstawiana w formie takiego dramatu, który się rozgrywa na różnych poziomach, jeden na ziemi, właśnie gdzie Hiob jest doświadczany tymi nieszczęściami i rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, a drugi jakby poziom tego dramatu to jest niebo, gdzie właśnie szatan jakby namawia Boga, żeby doświadczył wiary Hioba i go właśnie w ten sposób kusił, sugerując niedwuznacznie, że wiara religijna, w tym wypadku wiara Hioba w Boga, jest wyrazem jego wyrachowania, interesowności, bo Bóg mu błogosławi, no to wierzy i dziękuję za to. Natomiast gdyby go Bóg doświadczył, właśnie pozbawiając go majątku i zdrowia, to na pewno będzie złorzeczył. I w ten sposób ten dramat taki bosko-ludzki kończy się szczęśliwie, bo wiara Hioba wytrzymała tę nieludzką próbę i Bóg mówi do Hioba, że właśnie to on jest jego przyjacielem, a nie ci, którzy sugerowali, że jego wiara jest właśnie interesowna czy nie bezinteresowna, nieczysta. Przyszło mi do głowy, że warto się nad tym tematem trochę zastanowić i w ogóle tak zapytać się, jak my traktujemy właśnie takie wydarzenia w naszym życiu,
pod wpływem lektury takiego ciekawego eseju filozofa irlandzkiego, który jest jednym chyba z najbardziej twórczych umysłów współczesności, Williama Desmonda, który w takim eseju z 2014 roku zatytułowanym God Send, czyli właśnie dar niebios, i on się zastanawia, jak to przetłumaczyć, jak to jest używane w języku codziennym, jak to było historycznie używane i tak dalej. No i w angielszczyźnie, w języku angielskim ten God Sends, czyli jacyś właśnie posłańcy Boży, czy dary Boże, było tłumaczone trochę jak właśnie w języku polskim ten dopust Boży. Również że nieszczęścia, które człowieka spotykały, były i mogą być odczytywane w ten właśnie sposób. Desmond swoją analizę prowadzi w sposób bardzo taki subtelny, filozoficzny. Jest to niezwykle ciekawe. Zresztą w przyszłym roku ma ukazać się cała książka na ten temat, więc to będzie ciekawe rozwinięcie tych pierwszych intuicji. Ale co jest ciekawe i dla mnie osobiście bardzo inspirujące, że zdaniem filozofa Williama Desmonda to pojęcie najlepiej ilustrują opowiadania takiej katolickiej pisarki amerykańskiej Flannery O'Connor, zwłaszcza jedno z nich, być może ostatnie, przez nią napisane, zatytułowane właśnie Objawienie, Revelation. I ktoś, kto się spodziewa, że w tym opowiadaniu znajdzie jakieś religijne dywagacje na temat właśnie objawienia Bożego, nie wiem, jak to jest w Piśmie Świętym, jak to jest w historii, jak to jest w różnych tradycjach religijnych, będzie srogo rozczarowany, bo opowiadanie mówi o bardzo takiej przyziemnej, prozaicznej historii, anegdocie. Oto ludzie czekają w poczekalni lekarskiej i jedna z pań, która przychodzi jako ostatnia ze swoim mężem, który jest chory, no i jest tylko jedno miejsce i ona się zastanawia, czy jej zrobi ktoś miejsce, no bo że mąż powinien usiąść, to jest oczywiste, więc siada mąż na to wolne miejsce, a pani, nie poznajemy jej imienia, tylko nazwisko, pani Turpin, rozgląda się właśnie wokół i zastanawia się, czy ktoś jej ustąpi miejsce, czy nie, ale jednocześnie poznajemy ją jako osobę, dla której centrum świata jest ona sama, jest przekonana o swojej wyjątkowości, pobożności, łaskawości Boga, a ludzie, na których patrzy, to są Afroamerykanie, to są wyraźnie ludzie biedni, jak ona mówi, takie no, odpady ludzkie, taki trash, czyli i biali, i czarni dla niej są, o których tam obserwuje tak pilnie, są czymś godnym pożałowania. No i wyraża właśnie ten swój stosunek religijny, wdzięczności do Boga za wszystko, co jej dał i tak dalej. I nagle między nią i taką dziewczyną, która czyta książkę, chodzi do koledżu, tam się dowiadujemy, następuje jakiś rodzaj niebywałego napięcia i ta dziewczyna wyraźnie ma dość tej mądrości pani Turpin, która wszystko komentuje i tak dalej. No i w pewnym takim dramatycznym momencie wypowiada słowa, które wstrząsnęły panią Turpin, mianowicie mówi do pani Turpin: wracaj do piekła, skąd przyszłaś, stara parchata macioro. No więc te słowa są jakby gromem z jasnego nieba, które nią wstrząsają. No i potem jest cała historia, jak ona nie może tego zaakceptować, że ktoś mógł o niej
powiedzieć, ty stara parchata macioro. I otóż ten wstrząs staje się początkiem zupełnie innego spojrzenia na świat, właśnie takiego objawienia. No i tak to jest, że czasem coś bardzo bolesnego, co nami wstrząsa, może być początkiem nowego życia. I w tym sensie dopust Boży może stać się darem niebios.